Brother Michel, over to you. Bracie Michelu, zapraszamy. Dziękuję. Praise the Lord. Chwała Panu. Praise the Lord. Chwała Panu. Okay. Just turn to somebody by your side, give the person a smile and a warm handshake. Odwróć się do osoby siedzącej obok ciebie, uśmiechnij się szeroko i uściśnij dłoń. And tell that person, I love you with the Lord Jesus. I powiedz ciebie, kocham cię miłością Jezusa. It's good to smile. It's good to be happy. Dobrze, żebyśmy się uśmiechali i byli szczęśliwi. David said, I was happy when they said I was going to the house of the Lord. David powiedział, uradowałem się, kiedy powiedziałem, że idziemy do domu Bożego. I thank the pastor, the leadership for the privilege to, and the first lady. Dziękuję pastorowi, żonie i całej to be able to stand before you once again. Liderami tutaj tego kościoła, że nie stać mam przed wami dzisiaj. Sunday morning. Dzisiejszego niedzielnego poranka. Before we continue, I love for her to read two portions of the scriptures. Zanim będziemy kontynuować, chciałbym przeczytać dwa fragmenty Słowa Bożego. So you open to the book of Mark, chapter number 11, verse 22 to 26. Otwórzmy zatem Ewangelię Marka, rozdział 11, werset od 26. And I just wanted to read in Polish so that we can save time. I będziemy czytali tylko po polsku, żeby oszczędzić czas. Mark chapter 11, verse 22 to 26. Mark 11, od wersetu 22 do 26. He. A Jezus? Po polsku. A przechodząc od wersetu 22, a Jezus odpowiadając, dając rzekł im: miejcie wiarę Boga. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze, znieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam, wszystko, cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. And again, James chapter number 5. I verse 15 to 18. 5, 13. 13 to 18. Cierpi kto między wami, niech się modli. Weseli się kto, niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z miary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Amen. May God bless the reading of His Word. Niech Bóg błogosławi czytanie Jego Słowa. And this morning I want to share with you on what I titled the prayer of faith. Dzisiaj chciałbym się z wami podzielić przesłaniem, które brzmi the prayer of faith. Modlitwa z wiary. Modlitwa wiary. Wiary. Tak. One day we'll get together. Kiedyś się poznamy. The prayer of faith. Modlitwa wiary. And in the last portion that we read, w drugim fragmencie, który czytaliśmy, James is writing and he said, is there any among you that is afflicted? Tutaj czytamy w liście Jakuba, który mówi, że czy jest ktoś między z wami, kto cierpi?
Affliction can be in different ways. I cierpienie może być pod różnymi postaciami. It could be emotional. Może być emocjonalne, mentalne, fizyczne. Affliction is an affliction. Cierpienie jest cierpienie. It can occur or happen to anyone. Może się pojawić i dotyczyć każdej jednej osoby. Many people are afflicted in different ways. Wielu ludzi cierpi z różnych powodów. But you know, this portion of the scripture seems to be a solution to different situations. Ale te fragmenty, które czytaliśmy, daje nam rozwiązanie dla różnych sytuacji. So he gives a solution to those suffering from affliction. I on daje nam rozwiązanie dla tych, którzy cierpią. And he gives a solution to those who are, you don't have problems. I także dla tych, którzy nie mają problemów. So he said, is anyone merry, happy, let it sing songs. Jeżeli ktoś jest szczęśliwy i wszystko jest w porządku, niech śpiewa psalmy. Is anyone sick among you? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. A jeśli kto choruje między wami, niech przywoła starszych zboru, niech się modlą na nim. And it goes on. And it goes on to say, and the prayer of faith shall save the sick, and the Lord will raise him up. And if he had committed sins, they will be forgiven him. I czytam w wersecie 15, a modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. And so that's where my inspiration this morning comes from, the prayer of faith. I stąd przyszła dla mnie ta inspiracja, o czym chcę się dzisiaj z wami powiedzieć. Że modlitwa z wiary jest w stanie uzdrowić chorego. Może też podźwignąć tego, który jest w upadku. And in this portion of the scripture, he goes on to cite an example of someone that was known to pray the prayer of faith. I tutaj w tym fragmencie czytamy, podaje nam przykład osoby, która żyła i miała taką wiarę. To show that the prayer of faith is not, you know, rocket science. Która się modliła z wiarą, że to nie jest jakaś takie bardzo skomplikowane. Everybody should pray the prayer of faith. Każdy z nas powinien się modlić modlitwą z wiary. That's why he said Elijah was just a man like me and you. Dlatego on tutaj pisze, że Eliasz był takim człowiekiem jak ty i ja, podobnym do nas. If you're familiar with the story of Elijah, you will understand that he did mighty things. Jeżeli jesteście zaznajomieni z historią Eliasza, to pewnie wiecie o tym, że robił niesamowite rzeczy. He raised the dead. On wzbudzał zmartwych. He brought fire from heaven. I ściągnął ogień z nieba. He locked up the sky so that it cannot rain. Zamknął niebo, że nie padało. Elijah is one of the most prominent, powerful figures, you know, in the Bible, associated with the miraculous. Eliasz jest jedną ze znakomitych osób, którą znajdujemy w Biblii, który dokonywał wielkich cudów. So he goes on to say that this prayer of faith can be prayed by anybody. I oto nam wskazuje, że taką modlitwę z wiary każdy z nas może się modlić. That Elijah was not a superhuman being. Że Eliasz nie był jakimś super ponadnaturalnym człowiekiem. If he was living, he should have eaten some pierogi. Jakby żył teraz, to pewnie by jadł pierogi. And my favorite super, he would be eaten. I on, także moje ulubione rosół. So he was not a supernatural being. Nie był jakimś ponadnaturalnym człowiekiem. He was just an ordinary person. Był zwykłym człowiekiem, takim jak ty. But the Bible says he prayed that it should not rain. I ale Biblia nam mówi, że on się pomodlił o to, żeby nie padał. He was able to lock up the sky and put the key inside his pocket. Był w stanie zamknąć niebo i schować klucz w swoim skarbcu. So James is encouraging us not to see Elijah as a superhuman being. Więc tutaj Jakub zachęca nas, żebyśmy patrzyli na Eliasza na jakąś super osobę. The only difference between us and Elijah is Elijah prayed the prayer of faith. Jedyna różnica jest jaka jest między nami a Eliaszem, to, że on się modlił modlitwą z wiary. The prayer
prayer of faith. Help me talk to somebody. Say the prayer of faith. Odwróć się do sąsiada, powiedz modlitwa z wiary. So what is the prayer of faith? Więc co jest tą modlitwą wiary? That Elijah prayed. Którą modlił się Eliasz. What is that? What kind of prayer is that? Jaki rodzaj to jest modlitwy? And if you're a student of the Bible, you will notice that this combination is about two important aspects of the Word of God. Jeżeli studiowaliście Biblię, to na pewno sobie zdajecie sprawę, że to są dwa bardzo ważne aspekty. The Bible would say in the book of Hebrews, chapter 11, verse 6, for without faith, it is impossible to please God. Biblia mówi w Hebrajczyków 11, w 6, że bez wiary nie można podobać się Bogu. It is impossible to do business with God, have a relationship with God without faith. To jest niemożliwe, żeby mieć, robić biznes z Bogiem, czy cokolwiek działać z Bogiem, jeżeli nie mamy wiary. For whosoever comes to God must believe. Ktokolwiek przychodzi do Boga, musi wierzyć. Tell somebody you must believe. Powiedz do sąsiada, musisz wierzyć. Nie chodzisz do kościoła, jeżeli nie wierzysz w Boga. And because it's equal to waste of your time and resources. Bo wtedy to się równa temu, że to jest strata twojego czasu i twojego pracownika. To jest niemożliwe, żeby podobać się Bogu. You cannot do business with God without having to believe in. Nie jesteś w stanie nic z Bogiem zdziałać, jeżeli w Niego nie wierzysz. Lift up your hands and Lord, help my unbelief. Podnieś swoją rękę i powiedz, Panie, pomóż mi do wiarstwu mego. That should be your prayer all the time. To powinna być twoja modlitwa cały Lord, czas. Help me to believe. Panie, pomóż mi wierzyć. It's not easy to believe. To nie jest łatwo, żeby wierzyć. It's not easy to believe God. To nie jest łatwo, żeby wierzyć Bogu. Because believing God is acting against your intellect. Ponieważ wierzyć w Bogu, to znaczy działać w przeciwieństwie do twojego intelektu. Believing God is acting stupid. Wierzyć Bogu to znaczy robić głupie rzeczy. And I know you are intelligent people. Ja wiem, że jesteście inteligentnymi ludźmi. You are well schooled. Niektórzy z was bardzo dobre szkoły pokończyli. Believing God is an act of stupidity. Wierzenie w wiara w Boga jest aktem głupoty. You cannot believe God and be normal. Nie możesz wierzyć Bogu i być normalnym. Normal people don't believe God. Ponieważ normalni ludzie nie wierzą w Bogu. Nie możesz wierzyć Bogu i być normalny. And I like you because you just want to be a gentle person, nice looking, normal human being. A ja was lubię, bo wyglądacie delikatnie, no, jak normalni ludzie. And that's why you can do business with God. To dlatego możecie robić biznes z Bogiem? Yeah, you can do business with God. I said that you know, the reason you cannot do this is because you can't believe it. Tak, powód, dla którego nie możesz robić żadnych rzeczy z Bogiem, to dlatego, że w Niego nie wierzysz. Because believing God makes you look stupid. Ponieważ wiara w Boga sprawia, że wyglądasz głupio. And you are more than that. Lepiej wyglądacie. More than that. To więcej nie tak. It is madness for you to leave your house and you don't know where you're going. To jest szaleństwo, żeby opuścić swój dom i nie wiedzieć, dokąd będziesz szedł. Abraham, wyjdź ze swojego kraju. Zostaw swój dom. Zostaw swoją matkę. Ja ci pokażę miejsce, do którego zmierzasz. Więc Abraham wziął swoją matkę. Gdzie idziesz, Abrahamie? Nie wiem. Ile z was weszło do pociągu i nie wiedziało, dokąd jedzie? You enter a train, you go. You make for you even get a ticket, you have to have a destination. Nawet żeby kupić bilet, potrzebujesz wiedzieć, dokąd zmierzasz. So you are going nowhere. Więc idziesz i nie wiesz dokąd. That is madness. To jest szaleństwo. Because anybody that asks you, where are you going? Bo każdy, kto by do ciebie podszedł, by się spytał, dokąd idziesz. Smart, I ty się uśmiechasz, że nie wiem. They will call your uncle.
Więc zadzwonię do twojego wujka, do twojej cioci, do dziadka, do babci, że potrzebujesz pomocy. Because that is not normal. Bo to nie jest normalne. So this prayer involved two fundamental principles of relationship with God. Ta modlitwa potrzebuje dwie takie fundamentalne rzeczy w relacji naszej z Bogiem. Joshua, I have given you Jericho. Jozue, daję tobie Jericho. Joshua chapter 6 verse 1. Jozue, rozdział 6, werset 1. And all the mighty men. I ci wszyscy tacy mężni. Powiedzieli, że Jericho jest baronem grodem. So how are we going to pull down the walls? Więc jak my mamy rozwalić te mury? And Joshua said, we just gonna walk around. I Joshua odpowiedział, no będziemy chodzić dookoła. And then we go and have dinner. I później będziemy mieli jedzenie. I pójdziemy spać. After 7 days, so po 7 dniach będziemy tak chodzić dookoła przez 7 dni. I wtedy te mury padną. Does it make sense? Czy to ma sens? No. Doesn't make sense. Nie, to nie ma sensu. Without faith, bez wiary. It is impossible. To jest niemożliwe. To please God. Żeby podobać się. For whosoever comes to God must first believe. Ponieważ każdy, kto przychodzi do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje. So the prayer of faith is not a prayer that you do in the church. Więc modlitwa wiary to nie jest modlitwa, którą robisz w kościele. The prayer of faith is a lifestyle. Modlitwa z wiarą to jest twój styl życia. It is living out what you have prayed. To jest życie tym, o co się modlisz. If you are going to see the manifestation of God in your life, you have to live out what you have prayed. Jeżeli chcesz widzieć manifestację Boga w twoim życiu, musisz żyć tak, o co się modlisz. Twoje życie, your attitude, twoja postawa, your behavior, twoje zachowanie must be in line with what you pray. Musi się zgadzać z tym, o co się modlisz. To jest modlitwa wiary. You must be in line. Musi się zgadzać. With what you pray. Z tym, o co się modlisz. That's what we read in the book of Mark, chapter number 11, verse 22-26. To jest to, co czytaliśmy dzisiaj w Ewangelii Marka w rozdziale 11, od 22 do 26. It was the case of Jesus speaking to the fig tree. To był ten czas, kiedy Jezus przemawiał do drzewa figowego. And you know, he said, nobody will eat from you from today anymore. Nikt więcej z ciebie nie zje żadnego owocu od dzisiaj na wieki. It was a case that Jesus was very hungry. To było wtedy, kiedy Jezus był bardzo głodny. So the disciples were observing, you know, how this man is acting and reacting when he's hungry. Więc uczniowie patrzyli na Jezusa, jak on się zachowuje i jakie ma reakcje w momencie, kiedy jest głodny. How many of you have been hungry before? Ilu z was było głodnych kiedyś? And you slam the door of the fridge as if the fridge is broken. I trzasnęliście drzwiami lodówki, jakby to były te problemy, były te drzwi. Jakby to lodówka była problemem. Ja wiem, że jesteście świętymi ludźmi, my takich rzeczy. You just open the fridge and you look. Otwieracie lodówkę, patrzycie. And you jam the fridge. I ją zamykać. But it's not a problem with the fridge. Ale tak naprawdę to nie jest problem z lodówką. This was the case with Jesus. To był właśnie ten przypadek Jezusa. He was so hungry, on był taki głodny, that he went to the fig tree, że podszedł do drzewa figowego. When the fig tree is not supposed to have fruit. I to było w momencie, kiedy drzewo figowe nie wydawało owoców. It was not the season for the fig tree to have fruit. To nie był okres. Biblia mówi, że to nie był okres, kiedy drzewo figowe. But the Bible says he went there with the hope that he might find something somehow. Ale Biblia nam mówi, że jest podszedł do tego drzewa i miał nadzieję, że cokolwiek na nim znajdzie. And the Bible said when he did not find anything. I Biblia nam mówi, że kiedy on nie znalazł nic. So remember that he is with the disciples. I pamiętajcie, on poszedł tam z uczniami. And Peter, James and John are watching. I Piotr, Jan i Jakub go obserwowali.
And this is their new pastor, they call Jesus. I to jest nowy pastor, który się nazywa Jezus. They are closely observing him. No więc oni tak bardzo chcieli dobrze obserwowali go w każdej sytuacji. I chcieli się uczyć. This pastor Jesus. O, ten pastor Jezus. Sometimes he behaves as if he's not normal. Czasami się zachowuje, jakby nie był normalny. Your day said we should drink his blood and eat his flesh. Innego dnia on powiedział, musicie pić moją krew i jeść moje ciało. I hope he will not preach something like this. Mam nadzieję, że on więcej czegoś takiego nie powie. Because the Pharisees wanted to kill him. Ponieważ faryzeusze chcieli go zabić. So they are closely observing Jesus. Więc oni bardzo obserwują Jezusa. And the Bible said when Jesus looked and looked, there was no fruit. I kiedy Biblia nam mówi, że kiedy się Jezus podszedł do drzewa i i nie znalazł żadnego owocu, powiedział w swojej frustracji, żaden inny człowiek nie będzie jadł z ciebie żadnych owoców. I uczniom powiedzieli, okej. Okay. I Piotr powiedział do Jana, o, czasami nie rozumiem tej doktryny. Nie lubię go. Lubię go, ale czasami ten sposób jego zachowania jest. Dlaczego on krzyczy na to drzewo? Ale Biblia nam mówi, następnego dnia Piotr, you know, Peter was a forward person. Piotr był tą osobą, która zawsze wybiegała naprzód. He was not going to keep quiet. On nie siedział cicho. As the Lord passed by. Kiedy przechodzili. Because of what he said to the tree yesterday. Pamiętam to, co mi powiedział. Zobaczyli, że to drzewo umarło od korzeni. And Peter said, Master. I Piotr powiedział, mistrzu, look at the tree that you touched. Zobacz na to drzewo, które przeklałeś. It is dead. Nie żyje. And Jesus said, have faith in God. I Jezus odpowiedział, miej wiary w Boga. Have faith in God. Miej wiary w Boga. For whosoever shall say to the mountain, be thou removed and be cast into the sea. Ponieważ każdy, który powie z wiarą, do góry, żeby się wróćmy do tego fragmentu z Markiem, bo to jest bardzo ważne. Mark 11. Wróćmy do tego fragmentu i przeczytajmy jeszcze. Przyjrzyjmy się bliżej. He said, have faith in God, for verily I say unto you, that whosoever shall say to this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he said shall come to pass, he shall have whatsoever he says. Werset 23 mówi tak. Zaprawdę, Jezus powiedział, miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze, wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełnił się. Therefore I say unto you, what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them and you shall have them. Dlatego powiadam wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, otrzymacie, a spełni się wam. So when you pray, więc kiedy się modlisz, you believe, wierzysz, that you have an answer already. Że ty masz odpowiedź już w tym momencie. Why? Because the Bible says, ask. Dlaczego? Ponieważ Biblia mówi, it shall be given to you. I będzie wam dane. Knock. Pukajcie. And it shall be open. I wam otworzy. For everyone that asks receives. Ponieważ każdy, który prosi, otrzymuje. And everyone that is the lost is open. I każdy, który puka do drzwi, jej drzwi są otwarte. So whenever you pray, you have to believe that you have the answer. Więc o cokolwiek się modlisz, musisz mieć wiarę, że ty już masz odpowiedź. Not that you will have the answer. Nie, że ty będziesz miał odpowiedź. That you have the answer already. Ale że ty już w tym momencie otrzymałeś odpowiedź. God says before you call, I have an answer. Biblia nam mówi, Bóg mówi, że zanim zawołasz, poprosisz, ja już cię odpowiedź. He said, call upon me and I will answer you and I will show you great things. Biblia mówi, że wołaj mnie, a ja cię wysłucham i pokażę ci, co ja jestem. Bóg
nie jest człowiekiem, żeby kłamał. If he says it, he will do it. Jeżeli on to powiedział, to tak to zrobi. So when I ask God for something, I have to believe. Więc kiedy mogę, proszę Boga o coś, muszę wierzyć, że już to mam. If I ask God to be a millionaire, jeżeli pomogę, będę się modlił, żebym był milionerem. Muszę wierzyć, że jestem milionerem. Muszę zmienić swój sposób chodzenia. Będę chodził jak milionerem. Nie będę już tak chodził. O, Michel, dlaczego zmieniłeś swój sposób chodzenia? To zazwyczaj chodziłeś tak. I teraz chodzisz tak stylowo. Dlaczego tak to robisz? Ponieważ jestem milionerem. Mam wiarę. Ja poprosiłem i ja wierzę. I ja żyję z wiarą. Ja żyję modlitwą z wiarą. Modlitwa wiary dotyka twojej postawy, tak? Zmienia twoją postawę i zachowanie. Że jeżeli poprosisz o cokolwiek Boga, musisz wierzyć. The secret of Elijah's power. Więc sekretem twojego życia mocy Eliasza było to, że Eliasz wierzył Bogu. When he said to him there, więc kiedy powiedział do króla Ahaba, from today there will not be rain. Od dzisiaj nie będzie deszczu. Until I say so. Dopóki nie powiem. On w to wierzył, że Bóg odpowiedział. Powiedz do sąsiada, wierz w swoje modlitwy. Wierz w swoje modlitwy. Żyj w odpowiedzi na twoje modlitwy. Odpowiedzią. Żyj w odpowiedzią na twoją modlitwę. Ponieważ Biblia nam mówi, że jeśli wątpisz, you cannot have it. Nie możesz tego otrzymać. Hallelujah. Więc modlitwa wiary to nie jest to, co robisz w kościele. The prayer of faith is your lifestyle. Więc modlitwa wiary jest twoim stylem życia. People have to see you live out the prayer. Ludzie muszą zobaczyć, że żyjesz swoją modlitwą. Ludzie muszą zobaczyć, że żyjesz tym, co wierzysz Bogu. To jest styl życia. To jest styl życia, jaki powinieneś żyć. Jest życie w tym, w co wierzysz. Twoje zachowanie. Your character. Twój charakter, your attitude, twoja postawa must reflect your prayers. Musi odzwierciedlać twoje modlitwy. Because when you pray, ponieważ kiedy się modlisz, you believe God, wierzy Bogu, that God has answered, że Bóg ci odpowiedział. So there is nothing to be sad. Więc nie ma nic. To nie ma powodu do smutku. So you come up. Więc wstajesz. It's not about the problem. I to nie chodzi o ten problem. It's about faith in God. To chodzi o tą wiarę w Boga. You believe it. Wierzysz w to. You are happy. Jesteś szczęśliwy. How are you? Jak się masz? Why are you so happy? Dlaczego jesteś taki szczęśliwy? Because God has answered my prayer. Ponieważ Bóg odpowiedział na moje modlitwy. He has blessed me with a car. On mnie pobłogosławił samochodem. But you are still taking the train. Ale cię pobłogosławił samochodem, a ty na pociągiem, bo tak, bo ty się skupiasz na Bogu. That is madness. To jest to jest szaleństwo. I have a car. Mam samochód. Okay. Show me. Pokaż mi swój samochód. I have it. Ja mam. I believe God. Ja wierzę Bogu. Ludzie pomyślą, że jesteś szalony. Że masz samochód, a jeździsz dalej pociągiem. Nie używasz tego samochodu. A, bo ty jeszcze go nie masz. Okay. Living out your prayer means believing that God has already answered before you see the result. Życie z wiarą to jest
to, że ty wierzysz, że otrzymałeś to, zanim jeszcze to zobaczysz. Prayer of faith is a demonstration of your faith in God. Modlitwa z wiarą to jest demonstracja twojej wiary w Boga. It is you showing God that you believe. Pokazujesz Bogu, że mu wierzysz. Abraham. I'm making you father of many nations. Został ojcem wielu narodów. You have a lot of children. Masz mnóstwo dzieci. So Abraham called his wife. Więc Abraham powołał swoją żonę. And said, you are a mother of many nations. Jesteś matką wielu narodów. Sarah said, okay. Powiedziała, okej. Okay. So, where are the many nations? Gdzie są te wiele narodów? He said, don't worry about them. Nie martw się o to. I have to change your name. Muszę zmienić twoje imię. From Sarah. Z Sarah. To Sarah. Na Sarah. Mother of many nations. Matka wielu narodów. So you can imagine the neighbors. Możecie sobie wyobrazić sąsiadów. On zmienił imię swojej żony. He's calling his wife a new name now. Nazywa ją teraz nowym imieniem. Mother of many nations. Matka wielu narodów. They don't even have a cat or dog. Oni nawet nie mają psa ani kota. Mother of many nations, come. Matka wielu narodów, podejdź. And the neighbors said, I sąsiedzi mówili, this thing is really getting to them. Naprawdę coś się im stało. Yeah. How old are they? This one is 18, this one is 19. Ten ma 80, ten 90. Albo tak. Mother of many nations, how are you? Matko wielu narodów, jak się masz? Where are the nations? Gdzie są te narody? Because the Bible says he called those things that were not as given them. He called those things that were not as if they are. Oni powiedzieli, że te rzeczy wyglądają tak, jakby ich nie było. Abraham believed God. Abraham uwierzył Bogu. And the Bible says he was counted for him for righteousness. I Biblia mówi, że to było uznane dla niego za sprawiedliwość. Wkrótce już kończę. Do końca. Let's go to the book of Romans. Przejdźmy do listu do Rzymian. I think chapter number 4. Rozdział 4. Romans chapter number 4, verse 16 or so. Werset 16. Rzymian 4, 16. Przez obietnica została dana na podstawie wiary. To the end that the promise might be sure to all the saints, not to only them which are of the Lord, but to those that which are of the faith of Abraham, who is the father of us all. Aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, który polega na zakonie, ale i temu, który ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich. As it is written, I have made thee a father of many nations. Jak napisano, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów. Before whom he believed, even God who quickened the dead and called those things which be not as though they were. Zapewniono przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Who again so believed in all? That he might become the father of many nations. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów. According to that which was spoken, so shall the seed be, and being not weak in faith, he considered not his own body now dead, when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. I uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo twoje. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat, oraz obumarłe łono Sary. So this is the case of Abraham. Więc to jest przypadek Abrahama. A prayer of faith. Modlitwa wiary. Living it out. Życie to wiary. Living out what you believe.
Żył tym, w co wierzył. That is what the call is for. To jest to. That is what the call is for. That's what the call is for. To jest nasze powołanie. Live out what you believe. Żyj tym, w co wierzysz. Let people know what you believe. Niech inni widzą, w co wierzysz. By the lifestyle that you live. Przez sposób życia, jaki żyjesz. This is the season. To jest okres. So Abraham believed God. Więc Abraham uwierzył Bogu. Even when he was 100 years old. Nawet gdy miał 100 lat. And the Bible says, Sarah's womb was dead. I Biblia nam mówi, że Sary będą było umarły. What that means is this. Co to znaczy? Sarah has attempted monogamy twice. Przyszła monogamia dwa razy. So you would have had master degree in monogamy. Miałaby magistra monogamii. Because at 40. Ponieważ w wieku tam 40 i później. Got the first degree. Dostała pierwsze jakby. I 80. He attended a second. Po raz kolejny. So it was practically impossible. Więc praktycznie to było niemożliwe. For Sarah to become pregnant. Żeby zaszła w ciążę. But they continued to believe God. Ale oni nadal wierzyli Bogu. But it was not about the circumstances. Bo to nie chodzi o sytuację. It is about who you believe. To jest to, komu wierzysz. It's not about the situation. To nie chodzi o sytuację. It is about what do you believe. Ale w co wierzysz? He believed God. On wierzy Bogu. And the Bible says Abraham, according to was dead. I Biblia nam mówi, że ciało Abrahama też było umarłe. Was like a pet brush. Those people can't even. If you don't understand, ask pastor at the church. Jeżeli nie rozumiecie, co mówię, to spytajcie pastora, bo tam może jest. But it was dead. Jego ciało też było. So practically, by biological, science, it was impossible. Więc biologicznie, patrząc ze strony takiego naukowego punktu widzenia, to było niemożliwe. To było niemożliwe, ale uwierzyli Bogu. Moją żonę, matką wielu narodów. W wieku 90 lat. Matką wielu narodów. Ludzie mówili, wasze wiek może być problemem. Mają coś nie tak z głową. Oni cały czas chodzą razem. Życzę im, aby Bóg ich wysłuchał. But it's too late. Ale jest za późno. What did you not know? Ale to, czego nie wiedzieli. That the Bible teaches. Że co Biblia uczy. That there is a time for everything under the sun. Right. Jest właściwy czas pod słońcem. God is never late. Bóg się nigdy nie spóźnia. There is a time. To jest czas. And the Bible says when that time came. I Biblia mówi, kiedy ten czas nadszedł. If you have grandparents, jak macie dziadków, that one is probably jeden ma 100 lat, one is 95 or 90, drugi ma 90 lat, you will understand you don't go to that area again. Byście zrozumieli, że oni już do tego nie wchodzą już w te obszary. If you don't understand what is that pastor here, pastor. Jak wiecie, co mam na myśli, mówiąc o te obszary, pastor w kościele jest dostępny, może mam go tłumaczyć. Pewnie nawet nie śpią w tym samym pokoju. Bo nie ma takiej potrzeby. Nie ma takiej potrzeby. So Abraham had his own room. Więc Abraham miał swój pokój. And Sarah had his own room. Sara miała swój własny pokój. But what did they not understand? Ale to, czego nie rozumieli. That when you believe God, że to, że kiedy wierzysz Bogu, He is not a man. On nie jest człowiekiem. The Bible said the word that goes out of
the mouth of God will never come back without performing it. Biblia mówi, że słowo, które wyszło z Bożych ust, nigdy nie wróci do niego. Whatever God says, he will do, he will do it. Jeżeli Bóg mówi, że coś zrobi, to on to zrobi. He is the God of the impossible. On jest Bogiem niemożliwego. And so that day, więc tego dnia Abraham went to bed early. Abraham poszedł do łóżka wcześniej. He had had dinner. Po obiedzie. Or supper. Albo kolację. And in the program of God. I a w programie Bożym. The time was moving. Czas się poruszał. And the time was i nadszedł ten czas. And Abraham said, why am I feeling like this? Abraham powiedział, o czemu się tak czuję? That's not true. To nieprawda. That is causing this problem. Który sprawia, że mam ten problem. Maybe that one is a może to ten cukier. But it was coming strong. Ale to było coraz silniejsze. And he said, i powiedział, if I go to this woman, pójdę teraz do niego, nie wiem. The insult I will get. Będę oskarżony. Obraźliwy, tak? So I will not go. Nie, co? On the other side! Zrobię coś takiego, lepiej tam nie pójdę na was nie wiem. Several of the guys with the dish. Sara się przełaja. 16. And he said, if I go to this woman now, nie, nie, nie. Jak ja teraz do tego mojego męża, on mnie napastuje chyba, tak? I Abraham powiedział, mam pomysł. I'm going to go and ask her. Ja pójdę i się to spytam. Did you turn on the stove? Czy ty nagrzałaś, tak? Stąd, że nagrzałaś. Did you turn on the gas? Czy włączyłaś się ogrzewanie? And so I said, I'm going to go ask her. I'll ask him. Pani Sara pomyślała, ja będę się jego spytał. Czy ty wziąłeś swoje leki? And we meet in the corridor. I spotkamy się w korytarzu. This one was going to ask him. Ten bym się chciał się spytać. The Bible didn't tell us what happened. Biblia nam nie mówi dokładnie, co się stało. We only know that a 19-year-old is pregnant. My wiemy tylko tyle, że 10-letnia kobieta jest w ciąży. Ponieważ modlitwa wiary to jest nim, że styl życia. Jeżeli będziesz nadal tak żyć, to Bóg będzie działał. My jesteśmy w tym okresie sezonu, że Bóg nas woła. Jeśli wierzysz w tą wizję, jeżeli wierzysz, to zacznij w tym żyć. Modlitwa wiary jest w stanie podnieść chorego. Jest w stanie wzbudzić zmartwychwstałych. Eliasz się modlił i miał wyniki swojej modlitwy, odpowiedź. Niech twój styl życia be your prayer. Lud, był twoim modlitwą. Powstajmy. Boże, pomóż mojemu niewiarstwu. To jest nasza pierwsza modlitwa. Ja się modlę tą modlitwą każdego dnia. Bo czasami to, co Bóg dał mi mówi, nie jestem w stanie tego zrozumieć. Drogi Boże są wyższe niż nasze myśli. Jego myśli są wyższe niż nasze myśli. Chcę, żebyście podnieśli swoje ręce. Chcę, żebyście się modlili. Panie, pomóż mi wierzyć. Niezależnie od sytuacji. Niezależnie od okoliczności. Niezależnie od tego, co czuję. Pomóż mi żyć moim życiem, co jest w imieniu
Open your mouth and begin your prayer. Open your mouth and begin your prayer. Tak jest, Bucie. Proszę o tym, cokolwiek będziesz prosił, ja nastąpię. Hallelujah. Yes, pray and ask wherever you ask for the faith, it will happen to you. Hallelujah. Będziemy, hallelujah, stopą. Będziemy szkodzić, będziemy błogosławić Cię. Hallelujah. We'll pray with you, we'll bless you. Hallelujah. 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 Podnieś swój głos. Just rise your voice right now where you're standing. Panie, wypływa z tych serc, Panie, płynął przez nasze usta, Panie, że chwała odzwyczajnie.
Chrystusa. Niech ten Kościół, Panie, niech ten zbór w imieniu Jezusa Chrystusa będzie latarnią w tym mieście, Panie. Latarnią, która rozprasza wszelkie wrogi, Panie. Niech, Panie, będziemy tymi, Panie, posłanymi przez Ciebie, których inni szukają i znajdują odpowiedź. W imieniu Jezusa Chrystusa przyoblecz swój Kościół i każdą osobę w tym miejscu w swoją wielką moc i w swoją chwałę, Panie, abyśmy lśnili, tak jak Mojżesz, kiedy spotykał się z Tobą, abyśmy lśnili blaskiem Twojej chwały, Panie, Twojej prawdy, Twojej miłości i Twojego zwycięstwa. W imieniu Jezusa Chrystusa bądźmy tymi, Panie, których Ty posyłasz, jak te iskry, Panie, które zapalają wielki las dookoła nas. W imieniu Jezusa Chrystusa prosimy Cię o to jako Twój Kościół. Otwórz niebo nad nami w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Ja mówię...